Jedyne ssaki, które potrafią latać i prowadzą głównie nocny tryb życia. Kiedy śpią, wiszą z głową w dół. Kto by pomyślał, że właśnie nietoperze przyciągną do Brennej tak wielu zainteresowanych ich życiem turystów. W strych naszego gimnazjum zamieszkują dwa gatunki nietoperzy, które podlegają ochronie ścisłej. Są to podkowce małe i nocki duże. I te nietoperze możemy obserwować poprzez przeszklenie w szybie, które nie przepuszcza światła w stronę nietoperzy, oraz poprzez obraz z kamer. Trzy kamery emitują przez całą dobę obraz ze strychu. Słychać również odgłosy, jakie nietoperze wydają. Pierwsze w Polsce takie obserwatorium otwarto w połowie czerwca i do tej pory odwiedziło go prawie 1000 osób. W sali multimedialnej, która znajduje się na parterze, jest oglądany film taki 10-minutowy, ogólnie o gminie Brennej, jak i również o nietoperzach. Później przechodzimy z grupą tutaj do obserwatorium i oglądamy na żywo nietoperze. Nie przeszkadzamy im, tutaj jest właśnie skonstruowane tak pomieszczenie. One nas nie widzą, nie słyszą, więc spokojnie mogą sobie tam bytować. Na gimnazjalnym strychu żyje niemało, bo ponad 300 dorosłych osobników. Można je oglądać w każdy wtorek między 10 a 14 lub po wcześniejszej rezerwacji terminu. Na strych jednorazowo wpuszczanych jest maksymalnie 10 osób. No, dla nas to jest bardzo duża atrakcja, bo nigdy nie widzieliśmy żadnych nietoperzy na żywo, ani właściwie na nieżywo to chyba też nie, także bardzo to jest tak. Bardzo to jest dla nas ciekawe, tak? Proszę? Podobają ci się nietoperze? A do kogo nietoperze są podobne? Do ptaków. Nietoperzami interesują się również w sąsiednich Górkach Wielkich. Tam w dworze Zofii Kossak, otoczonym starymi drzewami, również mieszkają nietoperze. Stały się one głównymi bohaterami tego lata. Fundacja imienia Zofii Kossak postanowiła oswoić te tajemnicze zwierzęta, które zresztą mieszkają u nas w pobliskim parku i w piwnicach Spichlerza, organizując projekt pod nazwą Nietoperz – fajny zwierz. To jest projekt, który, w ramach którego odbywają się spotkania i warsztaty plastyczno-ekologiczne dla dzieci. Są też spotkania, tak zwane wieczory z Gackiem, gdzie można przyjść do górek, posłuchać prezentacji, pooglądać prezentację multimedialną, a później na żywo obserwować nietoperze w parku z użyciem detektora. To jest taki przyrząd, który rozpoznaje gatunek nietoperza po dźwięku, jakim on wydaje. Finał projektu 30 sierpnia podczas 18. Międzynarodowej Nocy Nietoperzy. Wówczas wystawione zostaną prace dzieci, które rysowały nietoperze, oraz wystąpi zespół Chwila Nieuwagi. Hanna Blocherz-Bacza, portal OX.pl.